Cześć, tu Ewa z Portal Yogi i właśnie jesteśmy na planie Pilates z Lairą. Będziemy pokazywać Wam, jak wykorzystywać Pilates do tego, żeby mieć silny brzuch i zdrowszy kręgosłup. Po co właściwie powinniśmy ćwiczyć Pilates? Główną zaletą techniki Pilates jest to, że poprawia nam postawę, z czym większość z nas ma problem, oraz uczy nas aktywacji centrum, czyli wzmocnienia tych wszystkich mięśni okalających tutaj. Powiedzieć trzy rzeczy, które staną się, jeżeli będę przez najbliższe 3 miesiące ćwiczyła regularnie Pilates. Poprawisz postawę, wzmocnisz centrum, czyli ogólnie będziesz miała więcej siły i będziesz miała większą świadomość ciała. A będę miała płaski brzuch? Tak, jak najbardziej. No a jeżeli na przykład ktoś ćwiczy jogę, to czy polecałabyś mu dodać Pilates do swojego treningu? Czy można to łączyć w ogóle? Jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że Pilates jest w ogóle podstawą zdrowego ruchu. Więc niezależnie od tego, czy chcemy ćwiczyć jogę, czy jakąkolwiek inną dziedzinę fitness czy sport, warto te zasady pilatesowe włączyć w ten trening. A dlaczego uważasz, że fajnie z Tobą się ćwiczy Pilates? No już nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale spróbuj. Zwracam dużą uwagę na technikę i puszczam fajną muzykę. O, czyli będzie jakaś muzyka w programie. Będzie muzyka jak najbardziej. No to super. Słuchajcie, będziemy teraz kręcić kilka filmików z Lairą, które będziemy udostępniać również za darmo. Także koniecznie subskrybujcie do naszego kanału YouTube'owego, bo już niedługo będziecie mogli popróbować ćwiczeń Pilatesu z Lairą i z fajną muzyką. Zapraszam. Dobrze, nie było najgorzej. O, bardzo fajnie.